Witam Was w kolejnym odcinku z Clash of Clans. Dzisiejszym głównym tematem odcinka jest Gold Pass. Porozmawiamy sobie o nim. Wytłumaczymy sobie, co to jest, czy to się opłaca, co nam to daje, jakie są plusy, minusy. Wiadomo. Także przechodząc do sedna, bo nie lubię owijać w bawełnę. Na sam początek, jak tutaj widzicie, w ogóle jeszcze zanim tak naprawdę otworzę tutaj, mamy srebrną tarczę, przycisk ze srebrną tarczą. On od update'u z TH14 jest dostępny już tak naprawdę na każdym poziomie TH. Na pewno TH3, nie wiem czy na TH2 do momentu zrobienia Clan Castle, ale wydaje mi się, że na sam start już też. I o co w tym tak naprawdę chodzi? To pokazuje nam panel z tak zwanymi Season Challenges. Chodzi o to, że to są różnego rodzaju zadania, za które dostajemy tutaj określoną ilość punktów za wykonanie poszczególnego zadania. I tutaj mamy łączną ilość punktów, za ile nam się kończy sezon i tak naprawdę co z tymi punktami możemy zrobić. Przechodzimy sobie do zakładki Rewards i tutaj mamy pokazane, jaki mamy próg punktowy i co za te punkty możemy otrzymywać za nagrody. Cały dolny pasek, który tutaj widzicie, co ileś tam punktów, oznacza, że to są nagrody darmowe, które przysługują każdemu graczowi za tak zwanego Silver Passa. Dlatego to świeci się tutaj nam na srebrno-szaro. Natomiast wszystkie te, które są nagrody do góry, one są do odebrania, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykupimy sobie właśnie Gold Pass. Po kliknięciu w ten przycisk ładnie nam się to wszystko otwiera i tutaj mamy wyjaśnione, że możemy wykupić sezonowy Gold Pass, czyli na czas trwania jednego sezonu, czyli na około miesiąc czasu, 30 dni, bo zazwyczaj tyle trwa jeden sezon Gold Passowy, i możemy odblokować po prostu dodatkową zawartość za 24 zł. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, no to wiadomo, będzie sobie kupował to co miesiąc. Jeżeli ktoś chce, kupi to tylko raz na jakiś czas. Wiadomo, nie jest to subskrypcja miesięczna, która się odnawia, tylko to my decydujemy, kiedy sobie to wykupimy. Maksymalnie, wiadomo, na okres, na czas trwania w zasadzie jednego miesiąca. I teraz tak. Co zyskujemy dodatkowo po wykupie Gold Passa, a co, jeżeli nie kupilibyśmy tego Gold Passa? To wszystko możemy sobie tak naprawdę znaleźć w zakładce Perks, jak widzicie. Bo teraz tak, co nam daje przede wszystkim sam Silver Pass? Silver Pass nam daje to, że oprócz nagród, które tutaj mamy na liście nagród, o, to są nagrody do zdobycia za Silver Pass, tak, one są darmowe dla każdego. I tu mamy dział odebrane, nieodebrane, no to w odebranych już widzicie, że tak powiem, co odebrałem, w nieodebranych, co jeszcze mogę zdobyć, jeżeli chodzi o surowce, no to jeszcze 15 tysięcy darka, do tego jeszcze mam do odebrania, w zasadzie do zdobycia, jedną resource potkę, dwie clock tower potki i jeden book of heroes. Reszta natomiast jest do odbioru tylko i wyłącznie z Gold Passem. Jak widzicie, są to dosyć porządne nagrody, bo mamy kolejną książkę na Herosa, książkę na wojsko, na czar, mamy łopatę, mamy wszystkie runy tak naprawdę na swoją główną wioskę, na Home Village. Mamy również runę na Builder Base'a, mamy Wall Ringi, różnego rodzaju potki. Także no, jest całkiem sporo tego, no i dodatkowo do tego oczywiście tylko i wyłącznie dla posiadaczy Gold Passa dochodzi unikalny skin. O skinach jeszcze sobie trochę powiemy później. No i też ciekawe dodatkowe, można powiedzieć, promocje, tudzież zniżki. Mianowicie jadąc od końca mamy tutaj donaty za jednego gema, co jest bardzo przydatne, jeżeli ktoś ma bardzo dużo gemów, lubi donatować, a nie ma co z nimi robić, no to jest to bardzo przydatne. Ja sobie bardzo często z tego korzystam. Bardzo fajna, przydatna rzecz. Mamy 20% zniżki na koszt produkcji wojska, więc taniej po prostu tworzymy armię za mniejsze pieniądze. Też całkiem spoko. Do tego 20% tańsze mamy upgrade'y w laboratorium, co też jest bardzo przydatne i bardzo spoko. Do tego mamy też obniżkę 20% na budowanie
nowych budynków, jak i upgrade'owanie obecnych, więc też całkiem mega przydatne, zwłaszcza jeżeli ktoś ma rasza, chce szybko z niego wyjść, jest na wysokim poziomie TH i no musi bardzo dużo poziomów nadrabiać przez bardzo duży okres czasu, tak? Także nie tylko, a właśnie, bo bym zapomniał, nie tylko to obniża koszty budowy, ale również czas budowy o 20%, co też jest bardzo istotne. Tak samo w przypadku laboratorium, ale niestety nie działa to na wojsko, tak? Także 20% mamy tańsze wojsko, ale czas produkcji nadal zależy od naszego poziomu baraków. Natomiast tutaj ten czas jest skracany o te 20% maksymalnie. I tutaj dochodzi nam Season Bank. O co chodzi z tym Season Bankiem? Jak widzicie, dzięki temu, że mielibyśmy Gold Passa, Season Bank jest w stanie się nam powiększyć do 25 milionów pojemności Golda, 25 milionów pojemności Elixiru i 250 tysięcy pojemności Dark Elixiru. Natomiast o co chodzi tak naprawdę z tym całym Season Bankiem, to mamy tutaj w zakładce Perks. Jest to tutaj nam ładnie wyjaśnione. Chodzi o to, że wszystko to, co grabimy w trakcie ataków, czyli wszystkie surowce, które zdobywamy podczas normalnej, codziennej farmy, to powiedzmy kopia tych surowców trafia do Season Banku. Czyli dla przykładu, jeżeli atakujemy wioskę i zabieramy 500 tysięcy złota, 500 tysięcy eliksiru i 1000 powiedzmy Dark Elixiru, to zarówno ta liczba trafia do naszego skarbca normalnie tutaj w wiosce, którego sobie tutaj widzimy normalnie, wiadomo, standardowo podczas farmy, jakby nic specjalnego, ale drugie tyle, ile sfarmiliśmy, czyli kolejne 500 tysięcy, 500 tysięcy i 1000, trafia nam tutaj do Season Banku i to się, powiedzmy, odkłada. My tych surowców nie możemy w dowolnej chwili wypłacać, one tu po prostu są i się magazynują. I teraz co się z nimi dzieje? One na koniec sezonu, czyli za 8 dni i 15 godzin, kiedy ten sezon się skończy i rozpocznie się następny, one z automatu są w całości wypłacane do tych naszych właśnie tutaj magazynów, które mamy na głównej wiosce. Co w przypadku, jeżeli mamy, tak jak tutaj widzicie, mam pełne magazyny i tam mam pełny Season Bank, no to czy te surowce ja stracę, czy one mi się nie wypłacą? Nie, one po prostu mi się wypłacą do zera i po prostu tutaj będę miał nadmiar. Będę miał tutaj po prostu 15 milionów, 15 milionów i 250 tysięcy darka. Także no niestety trzeba sobie na przyszłość zaplanować taki protip z mojej strony. Jeżeli się kończy już ten sezon tego Gold Passa, no to warto sobie tak rozplanować tutaj budowniczych fajnie, żeby oni byli wolni, że jak dostaniemy właśnie ten nadmiar cały surowców z Season Banku, który nam się tutaj wypłaci, żeby on nie poszedł po prostu na marne, no bo w ten sposób się zablokujemy, nie będziemy mogli nic zbudować, tak jak tutaj widzicie, nie będę już w stanie tym bardziej zebrać surowców, bo będę miał wszystkiego ponad stan, no a inni ludzie, którzy będą mi atakować i grabić, no to będą horrendalne, duże ilości surowców na mnie zarabiać, więc no szkoda by było to po prostu stracić. Warto to zawsze wydać, warto to sobie tak zaplanować, rozplanować, żeby te wydatki dosyć szybko zniwelowały nam ten nadmiar surowców. Jest to bardzo fajna opcja z tym Season Bankiem, no bo dzięki temu tak naprawdę farmimy podwójnie i nie musimy się martwić, że te surowce nam ktoś rozkradnie, czy nam gdzieś zginą. No i tak jak tutaj widzicie, wszystkie te boosty tutaj też są rozpisane, no tylko że oczywiście one są zablokowane, no bo musiałbym wykupić Gold Passa, natomiast one działają na takiej zasadzie, że jak sobie przejdziemy do nagród, to w pierwszej kolejności my dostajemy tylko 10% boosty, jak widzicie. Dopiero w późniejszej fazie do odblokowania mamy 15% boosty i potem dopiero 20% boosty, można powiedzieć tak już pod koniec tego Gold Passa. Więc to nie jest tak, że od razu dostajemy pełne 20%, żebyście mieli tego po prostu świadomość. To następuje stopniowo. Tak samo powiększanie Season Banku, tak? Najpierw mamy powiększenie z 5 chyba do 10 milionów, do 15, do 20 i do 25, albo po prostu z 5 do 15 i do 25, coś takiego. Tak jak widzicie, też pod koniec na ogół są właśnie runy i tak samo skin. I teraz nawiązując do skinów, bo bardzo dużo osób jest nastawionych głównie na skina. Ja powiem tak,
z mojego doświadczenia. Osobiście nie uważam, że opłaca się kupować Gold Passa tylko i wyłącznie dla skina. Dlatego, że ten skin, on w późniejszym czasie, co może nie za miesiąc, ale tam powiedzmy za, nie wiem, 3, 4, 5 miesięcy, trafi do shopu, do sklepu, gdzie w zakładce z Cosmetics, czyli właśnie z przebierankami, można powiedzieć, mamy wszystkie skiny. Wszystkie te, które były dostępne na początku. Jak widzicie, jest pierwszy skin, który w ogóle wyszedł dla króla, potem kolejny, kolejny, w kolejności, w której one wychodziły. Oczywiście ostatnim, chociażby w przypadku króla, jest Clockwork, natomiast wszystkie te skiny, o ile się nie mylę, tylko bym musiał gdzieś tu namierzyć mojego króla, o, wszystkich tych skinów jest więcej. Ja mam tylko te pokazane, które mogę oczywiście kupić, które są w sklepie. Natomiast, jak zapewne większość z Was wie, było też bardzo dużo innych skinów. Łącznie skinów bodajże do Kinga jest chyba 12, nawet czy 13 już. A jak widzicie, tutaj mogę mieć maksymalnie 7. Oczywiście pozostałe, one też kiedyś znajdą się w tym sklepie. Natomiast czasookres w zasadzie od pojawienia się tego skina tutaj do zdobycia w Gold Passie, a do zdobycia w sklepie, normalnie za gemy, no to ten czasookres jest troszeczkę dłuższy. Natomiast uważam, że nie warto się skupiać tylko i wyłącznie na tym skinie, no bo on wiadomo, prędzej czy później i tak tutaj trafi, przez to będziemy go mogli sobie kiedyś tam, powiedzmy, kupić na spokojnie, a jak wiadomo, skiny, no tak naprawdę oprócz tego, że dają nam tylko i wyłącznie wygląd, nie dają nam nic więcej, żadnych boostów, dlatego uważam, że nie ma właśnie co się skupiać tylko i wyłącznie na tym skinie, no bo płacić 24 zł co miesiąc tylko po to, żeby mieć skina, żeby go mieć, no to już tak troszkę, powiedzmy, dla mnie przynajmniej nie jest opłacalne. Oczywiście rozumiem i szanuję też ludzi, którzy kupują mimo wszystko i chcą mieć te skiny, ale powiedzmy, nie wiem, mają, dajmy na to, maksymalny poziom TH14, tudzież nie chcą już rozwijać dalej swego poziomu TH z jakichś tam przyczyn, mają wymaksowaną tą wioskę na tym danym poziomie TH, ale na przykład chcą mieć wszystkie skiny, bo są, nie wiem, swego rodzaju, można powiedzieć, kolekcjonerami, tak? Lubią po prostu mieć wszystkie takie dodatkowe rzeczy związane z grą i wtedy jak najbardziej takie osoby rozumiem i szanuję, zwłaszcza jeżeli faktycznie mają wszystkie skiny do wszystkich postaci. Wtedy ta kolekcja jest naprawdę fajna, fajnie to wygląda i w pełni oddaję szacunek i podziw, że taka osoba ma wszystkie takie skiny. Natomiast jeżeli ktoś ma tylko kilka takich skinów, ale on chce kolejne kupować, żeby je mieć, no to już warto by się było zastanowić nad sensem tego. Tak samo jeżeli chodzi o opłacalność w ogóle kupowania w zależności od poziomu TH, bo też bardzo dużo ludzi pyta mi się osobiście, od jakiego poziomu TH warto kupować takiego Gold Passa. No jak widzicie, nie bez przyczyny tak naprawdę użyłem dzisiaj swojego TH11 w odcinku, bo właśnie dopiero TH11 osobiście uważam, że warto się pokłonić nad zakupem takiego Gold Passa. Dlatego, że właśnie te wszystkie boosty, które on daje, te wszystkie runy, dodatkowe surowce, Season Bank i tak dalej, to są na tyle duże boosty, na tyle silne, że tak naprawdę na niskich TH, powiedzmy na TH 7, 8, 9, już nawet nie mówię o niższych TH jak 6 czy 5, ale nawet na takiej 9 czy nawet i 10, uważam, że jest to nieopłacalne z uwagi na to, że jeżeli ktoś faktycznie przykłada się do gry i rozwija swoją wioskę na bieżąco, no to on nie potrzebuje aż tak dużych boostów, bo po prostu nie będzie miał co z tym zrobić. Nie będzie miał tego jak wykorzystywać. Sami widzicie nawet, że ja tutaj też mam pełne skarbce i tak naprawdę nie kupuję tego Gold Passa dla tego konta, chociażby z uwagi na to, że jest to jedno z moich pobocznych kont, więc nie potrzebuję po prostu tutaj tego, no bo jak widzicie, wszystkiego mam pod dostatkiem, bo my pracują pełną parą, laboratorium pracuje, do tego mam pełne skarbce, także nie muszę się po prostu tym jak w jakikolwiek sposób przejmować, że cokolwiek mi brakuje. A w razie czego, no to tutaj też mam już uzbierane Magic itemki, czy z chociażby poprzedniego, czy z aktualnego CG, czy chociażby, nie wiem, za CWL-kę z medali i tak dalej, i tak dalej. Dlatego warto się po prostu też nad tym zastanowić, bo nieraz jest tak, że my chcemy odebrać taką nagrodę, bo coś zdobyliśmy, tak? Mamy już w tych
tutaj nagrodach w Gold Passie, powiedzmy tak jak widzicie tutaj, ja mam i Super Podkę do odebrania, i Runę, i Wall Ringi, pomijam już tam Season Bank, ale książki dodatkowe, ale tak się składa, że ja już nie mam. I teraz problem polega na tym, że ja nie mam jak ich wykorzystać tutaj i ktoś z Was też może mieć taki problem, a pomimo tego coś musi zrobić z tym dodatkowym nadmiarem, który ma z Gold Passa. I tu się właśnie pojawia bardzo duży problem, bo jeżeli nam ten sezon się skończy, zacznie się kolejny, no to my niestety będziemy musieli te nagrody wykorzystać, bo inaczej nam one przepadną. Przepadną nam na takiej zasadzie, że no może nie chcę powiedzieć, że będziemy stratni, ale jeżeli nie zdążymy odebrać nagrody z Gold Passa, tak, czy nawet z Silver Passa, to ona z automatu będzie przeliczana na gemy, ale jest to niestety nieopłacalne z uwagi na to, że każda nieodebrana nagroda to jest maksymalnie 5 gemów. Dlatego uważam, że warto już tą nagrodę odebrać i wykorzystać, aniżeli ją po prostu przetracić czy wymienić na 5 gemów, no bo tak naprawdę po co nam wtedy było no zdobywanie tych nagród, tak? Silenie się tutaj z tymi wszystkimi wyzwaniami, żeby nabijać te punkty, skoro i tak nie będziemy mogli wykorzystać tych nagród. Dlatego właśnie uważam, że dopiero od TH11 warto to zrobić, bo tutaj czasy upgrade'ów są, no, można powiedzieć, już nie chcę, że bardzo długie, ale po prostu długie, na tyle wystarczająco długie i na tyle wystarczająco drogie, że wtedy jest już sens korzystania z tego typu dobrodziejstw, tak? A nie na niskim, powiedzmy, TH, gdzie tak naprawdę w 5, 6, 7, 8 atakach przy dobrej farmie, czy przy dobrym wyszukaniu przeciwników mamy już pełne magazyny, a my dodatkowo jeszcze chcemy wydawać pieniądze na dodatkowy Gold Pass, gdzie powiedzmy z tego Season Banku dostaniemy po 20 kilka milionów, gdzie na takim TH7 czy TH8 no nie mamy już co z tym tak naprawdę zrobić, bo nasza moc przerobowa jest po prostu za niska, koszty są za niskie, a czas, powiedzmy, potrzebny do wyfarmienia tego jest na tyle krótki, że no my nawet tego nie odczujemy, tego boosta. I potem zostaniemy tak naprawdę z dużą ilością fajnych, nie powiem, dodatkowych nagród, ale tak naprawdę no będziemy już potem musieli na siłę szukać jakichś problemów czy przyczyn, żeby to gdzieś po prostu się tego pozbyć, wykorzystać, bo będzie tego za dużo. Tyle mojego słowa, jeżeli chodzi o Gold Pass. Mam nadzieję, że stosunkowo to bardzo fajnie i skrupulatnie wytłumaczyłem. Oczywiście wszelakie pytania śmiało kierować w sekcji komentarzy. Można też mi zadawać osobiście, jeżeli ktoś tam kontakt do mnie ma. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym materiale. Oczywiście nie zapominajcie też o karcie społeczności. Tam się też widzimy. Tam też będą posty, dodatkowe ankiety. Tam też można nawiązać ze mną kontakt czy współpracę. Zachęcam. Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc. Oczywiście w biciu magicznego progu 1000 subskrypcji. Mam nadzieję, że jesteście tak samo zadowoleni z tego jak ja, że w zasadzie nasz kanał rośnie. Dzięki Wam. Dzięki też mojej twórczości. No i lecimy po kolejne subskrypcje, żeby to wszystko nam się pięknie scalało i tworzyło fajną historię i żebyście Wy też mogli z tego korzystać. To tyle. Dzięki za dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Hej!